thank you Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w Immersji, czyli w miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej kulturze. Dzisiaj w takim troszeczkę innym formacie, bardziej podcastowym, związanym z pokazem prasowym nowego filmu Aleksa Garlanda, czyli Civil War. Ja nazywam się Paweł Szruba, moim znakomitym, wyśmienitym, pięknym gościem jest dzisiaj Borys Nieśpiela. Dzień dobry, Borysie. Wcale nie, widzieli, nie widzimy się, jakby od <laughs> pięciu godzin, przynajmniej. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam Państwa. Witam Cię Pawle oraz witam. No człowieka, który odpowiada za to nasze spotkanie, czyli właściciela grupy mediowej Imersja. Tak. Pozdrawiamy też Filipa, właściciela, <grym> właściciela grupy mediowej Imersja. Naj, jak najbardziej, który nam dograł tą piękną wspaniałą współpracę. Negocjacje trwały bardzo długo, bardzo długo, bardzo długo. <grym> Ale myślę, że będziesz zadowolony z honorarium. Idziemy <grym> na jedzenie zaraz. <grym> ja stawiam ramen. <grym> Ja myślałem, że to honorarium to jest po prostu, że mnie przywiozłeś z Warszawy do Łodzi. Tak, to też. I to jest z jednej strony i honorarium, i groźba. <laughs> ale jakże wielkie wyróżnienie w ogóle. Tak, to prawda. Musiałeś trochę Nickelbacku posłuchać, więc myślę, że tak, urat muszę... psychiczny nie jest jakiś bardzo duży, ale jednak minimalny. <laughs> <laughs> muszę przyznać, że pan redaktor Szruba zaskakuje mnie na każdym kroku. Nie sądziłem, że... Spotkam, że znam kogoś, kto nieironicznie słucha Nickelback. Proszę się odczepić od Nickelback. To jest fantastyczny, fantastyczny zespół mojej młodości. Już Jestem po 30, więc już mogę tak mówić. Ale dobra, my tu nie o Nickelback przyszliśmy rozmawiać. Przyszliśmy rozmawiać o Aleksie Garlandzie i jego nowym filmie Civil War. I myślę, że w ogóle takim fajnym punktem wyjścia będzie pytanie. Czy ty w ogóle lubisz Garlanda? Co ty sądzisz o, o filmach Alexa Garlanda? Jaki jest Twój ulubiony, Jakby co, co, co w nim cenisz? Okej, okay, to jest podchwytliwe pytanie, bo ja absolutnie <laughs> uwielbiam Garlanda. Okay. Znaczy, uważam, że jest. E, w, być może moim ulubionym reżyserem. Ale aż tak? Tak, totalnie. Właśnie przez to, że e, lubi jechać po krawędzi. Że eksperymentuje, że bada różne obszary. Oczywiście no jest jakaś taka wspólna nić jego w większości filmów i to są pewnego rodzaju fobie społeczne, takie to, czego my się boimy jako społeczeństwo. To, o, o tym głównie on opowiada: o mm -hmm. strachu. Takie mam wrażenie. Wiesz też o osaczeniu, moim zdaniem, troszeczkę czy normami, czy. Rzeczami szeroko przyjętymi w społeczeństwie, które nie do końca są dobre i trochę nas os os osaczają pod kątem, wiesz, czy światopoglądu, czy w ogóle życia, funkcjonowania w tym społeczeństwie. No tak, tak, ale ja bym to cały czas wrzucił do, do tego, że on trochę opowiada o tym, o czym my się boimy. I jeżeli popatrzyłbym sobie na oceny stricte, mhm. to y, jego, moim ulubionym jego projektem jest Devs, to jest serial. Ale jak, e, jak myślę, o jakim jego filmie najczęściej myślę i który daje mi najwięcej mm, takiego pola do no, przemyśleń. No, to takie no, to jest The Man. To jest film, który niezwykle spolaryzował. Ja wyszedłem z kina z tego filmu i dałem mu 6 na 10 i byłem taki mówię, kurde, super film, ale zepsuł się pod koniec. A im dłużej im dłużej myślę, bo ja, to jest też taki film, o którym ja bardzo często myślę, do którego bardzo często wracam. To tym bardziej doceniam ten film, doceniam odwagę reżyserską, żeby z wybitnego thrillera, z wybitnego filmu, który, no moim zdaniem, ta pierwsza połowa The Men, która, to jest najlepszy. Niepokojący kawałek kina w historii, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest perfekcyjnie zrealizowany. Straszy nas, no to są takie lęki feministyczne, można by tak powiedzieć, patriarchatem, nas straszy, i to jest wszystko takie bardzo mocno podbudowane w rzeczywistości, tam nie ma żadnego takiego odjazdu. Wszystko to są rzeczy bliskie nam i znane. A potem to wszystko rozpieprza i robi jakiś taki body horror, który jest jakby tak odjechany, że to mi się w głowie nie mieści. Ale też z drugiej strony i można powiedzieć, ej, no tak jak ja powiedziałem wtedy po tym filmie, jak wyszedłem z kina, że no trochę to zepsu, a z drugiej strony, no jakie trzeba mieć jaja, jakim trzeba być pewnym siebie człowiekiem, żeby coś do czegoś takiego doprowadzić. To, to jest... I jestem przed rewatchem, Muszę przyznać. I, I pewnie w tym tygodniu albo w przyszłym sobie, sobie zobaczę. Uwielbiam Garlanda. Absolutnie. O, pies, to jest... pies nam się tu wpakował. W Cześć śliwku. Piesek. Hej. No tak. Taki jestem atencjusz. No dobrze, niech z nami to tak. tak. Pieski są. Czy lubisz Garlanda? Jak lubisz Garlanda, pacnij łapką. Pacnij łapką. Nie, nie no lubi, pacjent, nie, lu, nie lubi, nie lubi. Ja z kolei uwielbiam DEVS, to jest faktycznie projekt, który jest taki, wydaje mi się, najbardziej przemyślany, najbardziej... Skupiony na, na detalu i na, i, i, i na konwencji, którą gdzieś tam Garland sobie, sobie obrał, i, i, i wiesz, na tych też lękach, nie, związanych, związanych z rozwojem technologicznym. Zresztą rozwój technologiczny w ogóle w filmach Garlanda e, często pełni, pełni ważną, ważną rolę, ale moim ulubionym Garlandem jest bez wątpienia Men. Pod takim kątem, wiesz. To jest film, Szanuję to. Tak, to jest film, który ja absolutnie kocham na swoim prywatnym kanale. Kiedyś poczyniłem taki materiał, e, który był próbą analizy tego filmu i powiedzenia, że on niekoniecznie jest o patriarchacie, a przynajmniej nie tylko. E, YouTube mi go zdjął, bo była tam scena z Antychrysta z pięknym, ogromnym przyrodzeniem Willema de Fo. ale dzisiaj, dzisiaj w ogóle to sprawdzaliśmy i został przywrócony ten materiał, więc może go w ogóle podlinkuję tutaj. E, i to jak Garland Graveman wiesz poczuciem osaczenia takiego freudowskiego wręcz podejścia seksualno-społeczno psychologicznego do tej bohaterki Wiesz, pod kątem mężczyzn, którzy ją otaczają, ale też pod kątem jakichś takich ukrytych fobii, obsesji głównej bohaterki, to jest coś niesamowitego. Ja się zgodzę z Tobą zdecydowanie, że pierwsza połowa filmu to jest perfekcyjne budowanie napięcia, ale druga połowa to jest coś, co ja jeszcze bardziej lubię, jeszcze bardziej cenię, bo ja uwielbiam takie wiesz, wszelkie dziwności, odjazdy i, i, i to, co. To, co... E, gdzieś tam nie mieści się w głowie i bierze z zaskoczenia, a, a końcówka bierze bardzo z zaskoczenia, i ten body horror jest wiesz, taki krwisty, mięsisty e, i, i, i wspaniale zrealizowany. Ale cenię tak naprawdę każdy film Garlanda, i uważam, że chłop dosłownie nie zrobił żadnego złego filmu, jeżeli mówimy o rzeczach, które on gdzieś tam reżyserował. Oh, tak. E, bo i Anihilacja była super, i to, to był film, który był bardzo. O, już widzę, zaraz będziemy się kłócić. To był film, który był bardzo jakby taki wieloznaczeniowy, bardzo symboliczny. E, można było go odczytywać też na bardzo wiele sposobów, i to jest też trochę specyfika e, reżyserska Garlanda, mam wrażenie. Ex Machina jako, jako ten pełnoprawny, fabularny debiut, debiut. była bardzo okej, okay, chociaż jak wracam do tego filmu, to trochę mi spada czasami e, mniemanie o nim, w sensie tam są takie proste zagrywki fabularne, które gdzieś e, w 2014 roku, kiedy Ex Machina premierowała, robiły wrażenie, w tej chwili już są takie, wiesz, sztampowe trochę. Ale też jest bardzo dobrze zrealizowany. Tak, ten film. tak, tak. Się... Wiesz, tego, nie można, tego nie można w żadnym wypadku odmówić. Mi się podobały wszystkie filmy Garlanda, bo obejrzałem ich cztery, nakręcił cztery. I, ale Anihilacja uważam, że to jest jedyny projekt, który do mnie nie trafił. Nie uważam, że to jest zły film, ale zupełnie. Nie wiem, ja czułem, że to jest, że tam po prostu to, to co się dzieje na ekranie jest jakoś nietrafione i, i, i ani nie byłem zaangażowany w to, ani specjalnie jakoś nie uwierzyłem w tą historię i to tak obok mnie przeszedł ten film. Już go nie pamiętam, ja, to, to jest też wyznacznik mm, dobrego kina, bo ja nawet nie pamiętam o czym był ten film. I no mówię okay, absolutnie okay, szczerze, okay. pamiętam tylko te takie dziwne efekty, yy, te baby w dżungli i, i właściwie... <laughs> Ja nie, wiem, nie nie pamiętam treści tego filmu zupełnie. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. E, w sensie wiesz, anihilacja była też specyficzna, bo tam Garland bardzo mocno chciał się zderzyć e, z trochę taką mitologią hiobową, z mitologią choroby trawiącej społeczeństwo z jednej strony, z metaforą raka z drugiej. Bo tam chodziło o to, że była ta strefa, w której wszystko, wszystko jakby mutowało. E, koniec końców okazało się, że to kosmici, którzy przybierają formy i, i, U... i wiesz, gdzieś tam wchodzą w podświadomość. Uwaga, ofiar. spoiler. <głos> ja <głos> pamiętam, że e, przypominało mi to e, Mother. Arnowski. Nie, to jest... I, to, i to jest bardzo, i to jest. E, mm, Obraza dla <laughs> <z> każdego <laughs> filmu, który można... <masz> <laughs> nie, to z madrem się nie kojarzyło. Kojarzyła mi się Anihilacja, natomiast trochę ze Stalkerem Tarkowskiego. Troszeczkę pod kątem wiesz, takiego światotwórstwa też masz tą taką zonę ograniczoną, w której dzieją się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Eee, masz tam wrzuconą grupę ludzi, którzy dosłownie zaczynają, zaczynają tracić zmysły w związku z tym, co się tam dzieje. To wszystko jest takie bardzo, bardzo enigmatyczne i tak naprawdę nikt nie wie, co, o, co, o co tam chodzi, po co one tam poszły de facto. Każda z tych postaci też ma jakieś traumy, więc tu o, o anihilacji moglibyśmy, moglibyśmy myślę, rozmawiać, rozmawiać bardzo długo. Dobrze, czyli rozumiem, że na Civil War czekałeś bardzo. Na Maxa czekałem, muszę przyznać, bo to oprócz tego, że to jest film Garlanda. Że to jest film, który trochę opowiada o przyszłości, ale tak naprawdę opowiada o teraźniejszości. No i też to jest film, który, z którym ja no, jestem trochę emocjonalnie połączony, bo on opowiada o fotoreporterach, właściwie i o, o reporterach i fotoreporterach wojennych w tym przypadku. No ja też kiedyś byłem, no, kiedyś byłem fotoreporterem przez, przez, no, przez spory czas, przez wiele, wiele lat. I też bardzo mocno interesowałem się reportażem wojennym. No, i w tym filmie to, to wszystko oddało absolutnie. Znaczy, tam też są takie detale, to sobie pewnie zaraz przejdziemy, ale tylko powiem jedną rzecz, że główna bohaterka ma torbę domkę, która w Polsce mało kto ogarnia w ogóle taką firmę. To jest firma, która robi. No, torby, foto, sprzęt fotograficzny, torby fotograficzne, ale te torby w ogóle nie przypominają torby na sprzęt fotograficzny. One w ogóle nie nie do końca są tak zrobione, żeby przede wszystkim chronić. One mają być, one mają mieć szybki dostęp, wszystko tam ma się zmieścić mm -hmm. i e, mają też dobrze leżeć i dobrze ma się z tymi torbami biegać. I ja pamiętam, e, jak z moim, moimi kolegami fotoreporterami, Tomkiem i Radkiem, sprowadzaliśmy ze Stanów te torby, bo yes. nie było w ogóle w Polsce. I okay. to ja nie mówię tak, że tam, wiesz, 70 lat temu tylko no, 10 lat temu. I, I ta torba, pamiętam, że kosztowała chyba z 200 dolarów jakieś. I to były jakieś ogromne Ej, to jest pieniądze. To pieniędzy. A jeszcze Ale... szyb przecież tego ze stanu Nie, nie, nie. nie to tle. ktoś nam przywiózł chyba. Okay. Ktoś nam przywiózł te torby, bo ktoś był. I to było tak, że ktoś tam znajomy jedzie. Tu domki i obiektywy zamawiamy. Bo proszę Państwa, to były czasy, kiedy dolar kosztował 2,20 i super. Ja wtedy sobie sprowadziłem też taki obiektyw 1635 LK, drugą wersję Kanona. I to był absolutnie nie do rozwalenia obiektyw fotoreporterski bardzo mocno. I do, do dzisiaj go cudownie wspominam. I, i właśnie to takie, wiesz, że nagle masz takie rzeczy. Widzisz to, widzisz, że. Zawodowa fotoreporterka, która jest uznana, bo, bo Boże, jak ona się nazywa? Kirsten Dunst gra tam zawodową fotoreporterkę taką uznaną, zresztą I jest że jest Typowo wojenną, nie? Typowo wojenną, że jest najmłodszą członkinią Magnum, znaczy najmłodszą osobą, która przeją Magnum. Magnum to jest najbardziej prestiżowa agencja fotoreporterska na świecie. Właściwie teraz trochę odchodzi od, fotoreporta, od takiego stricte raczej zajmuje się w ogóle fotografią jako sztuką i, i no, dokumentem też oczywiście, nie? ale powiedzmy nie jest to teraz najważniejsza rzecz tej agencji i te rzeczy, które tam się to jako, jakie, jakie mają paski na aparaty wszystko tam jest bardzo precyzyjnie zrobione i bardzo się odnajdywa, znaczy czułem, że Garland opowiada prawdę o o tym świecie, który jest niby przyszłością ale trochę jest teraźniejszością, on dokładnie wie o czym mówi, wie jak to pokazać i może zanim mm, zaczniemy kolejne dygresje, to powiedzmy o czym to jest film. Tak, generalnie punktem wyjścia do, do Civil War jest tytułowe Civil War, czyli wojna domowa Stanów Zjednoczonych, gdzie z jednej strony. E, mamy rząd bardzo mocno gdzieś tam inspirowany Donalden, Donaldem Trumpem, republikanami, prezydentem zamordystą, który e, dosłownie gdzieś tam pojawiają się informacje o tym, że każe bombardować cywili. Z drugiej strony mamy połączone siły Teksasu e, i Florydy i to w filmie nazywa się... Western Force? Ale to nie jest Kalifornii i Teksasu? Albo... Kal Czekaj, Teksasu, na pewno Teksasu z kimś. Albo z Kalifornią, albo z z Kalifornii, tak. No ale to. jest jed, Jedno z dwóch. Tak, Rewatch jest w ogóle zdecydowanie wartości. to potrzebne. były emocje. <laughs> e, I to jest punktem wyjścia i w ogóle domniemania przed Sansem po zwiastunach, po tym, co gdzieś tam nam zapowiadali, e, budowały oczekiwania filmu, który jest. Filmem political fiction, trochę. Tak. E, to znaczy, gdzieś ta warstwa polityczna e, starcia republikan z demokratami, tych bardzo burzliwych, na, bardzo burzliwych nastrojów, które w tej chwili mamy w Stanach Zjednoczonych, e, będzie gdzieś na pierwszym planie. I. No nie jest. Nie, jest, totalnie to nie w tle. jest. To nie jest film o tym, bo nie? To jest historia. To jest film drogi o, foto, o reporterach i fotoreporterach, bo tam mamy dwie fotoreporterki i, I dwóch, reporterów. dwóch reporterów, którzy e, jadą tam ile tam było 800 mil, żeby przez, e, przez ten... przez ten przestanął ogarnięte, stanę wojną, ogarnięte wojną, żeby z, spróbować zrobić wywiad właśnie z prezydentem, który od tam po pół roku, tak? Nie udzielił żadnego... 14 miesięcy A, było to było powiedziane, nie? Ponad nie rok. Nie udzielił żadnego wywiadu i oni stwierdzili, że oni chcą to... To ogarnąć. No i mamy e, główną bohaterkę, czyli obecnie jedną z najbardziej znanych i uznanych fotoreporterek. Mamy e, dziennikarza, też również z wielkim stażem. Mamy takiego starego e, dziennikarza, którego wszyscy znają i lubią, ale on już jest stary i trochę niedołężny. No i mamy. E, młodą fotoreporterkę, młodą, dopiero wchodzącą gdzieś tam w meandry. Nie? Ambitną fotoreporterkę. I tak naprawdę to jest przygodowy film drogi i to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że to jest film akcji. Jeżeli miałbym go, y, że tam dużo rzeczy się dzieje, ale w takiej w, ta, w, tym, w tym podstawowym myśleniu o gatunkach, to jest to y, przygodowe kino akcji. Trochę I, czy tak. drogi przygodowe kino drogi. Przygodowe nie? kino drogi, trochę przygodowe kino. Akcji, tak jak powiedziałeś, trochę e, wojenne kino drogi w sumie, nie? Gdzie e, mamy też e, sporo, sporo nawiązań chociażby do czasu Apokalipsy, które znowu gdzieś tam tak. reinterpretowało Konrada Jądro ciemności. To jest w gruncie rzeczy trochę kolejna reinterpretacja tej historii, gdzie bohaterowie przebywają pewną drogę. E, po coraz jakby ciemniejszych aspektach tak, tak. Ludzkiej, ludzkiej psychiki, zachowań i, i, i gdzieś takiego wiesz zobojętnienia i wyzbycia się w końcowym akcie tego człowieczeństwa. I dla mnie to było też ogromne zaskoczenie, że ten film nie jest polityczny, tak bardzo jak można byłoby się spodziewać,, nie? że Garland nawet tutaj, gdzieś nas zaskakuje już na samym początku nie? i później konsekwentnie to zaskoczenie rozbudowywuje i prowadzi na przestrzeni, na przestrzeni całego filmu, bo dla mnie to jest film trochę o moralności i o etyce dziennikarskiej to znaczy gdzie, gdzie w którym momencie człowiek jako dziennikarz, reporter czy fotoreporter zaczyna zatracać swoje człowieczeństwo swoją empatię i Zaczyna stawać się taką bezuczuciową, absolutnie zimną, zadaniową maszyną. Z drugiej strony, jak bardzo ambicja jest zgubna w pewnym, w pewnym sensie. Z trzeciej, jak bardzo w ogóle polaryzacja społeczna i, i, i cały konflikt, który rozgrywa się też troszeczkę w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, nie tak wiesz, dosadnie i krwawie jak. Jak w, jak w filmie Garlanda, bardziej za pomocą gdzieś tam słów, przytyków i politycznych. No, Polityczne starcia w Teksasie to już są takie, wiesz. Tak, zresztą, wiesz, mieliśmy atak na Kapitol po <grym> przegranej Trumpa w wyborach, więc jakieś zaczątki tego są. I że ten konflikt nie jest czarno-biały, że nie ma tutaj, tak naprawdę, wiesz, dwóch frakcji, dobrych, złych, średnich. Nie, nie ma tam wszystkich. Wszyscy są źli, każdy, tak, jest, każdy jest... jest przeciwko każdemu. I w filmie mamy taką scenę może przejdźmy już sobie po prostu do niej która jest trochę clue tego, tego wszystkiego tego ludzkiego ze zwierzęcenia, ludzkiego wyrzucia ze, ze współczucia, z empatii gdzie bohaterowie, przemierzając Stany, Trafiają na taki fragment drogi, który jest w ogóle bardzo fajny. Poczekaj chwilę, bo ja, no. proszę Państwa, my nie będziemy tutaj będziemy mówić o treści filmu, ale nie będziemy spoilerować, czy nie będziemy mówić o tym, jak kończy się konkretnie, czy nie będziemy mówić o zwrotach akcji, tak. no, ale będziemy trochę opowiadać, no bo takie suche gadanie bez absolutnie odnoszenia się do treści, moim zdaniem, nie ma sensu. Tym bardziej ale, wiesz, w kontekście tego filmu, który gdzieś tam faktycznie faktycznie treściowo bardzo dużo dowozi. Tak, tak. Tam jest o czym, tam jest po prostu o czym, o czym rozmawiać. Jak ktoś bardzo nie chcę powiedzieć, że boi się spoilerów, ale nie lubi, to no to, to tak, to ostrzegamy. Tak. Czujcie się więc ostrzeżeni. Chociaż postaramy się te spoilery minimalizować, no bo mhm. to nie będziemy, tak, nie tak, będziemy tak. rozmawiać o finale filmu, nie? Jakoś tak bardzo, tak, bardzo dogłębnie. Tak, chociaż w finale okazuje się, że on po prostu cały film był martwy. <grym> Nie, szyja malanowskich twistów tam nie uświadczymy, Bogu dzięki. Albo, albo niestety, zależy kto co lubi. O gustach się dyskutuje, jak mówi stare, dobre przysłowie. Ty tak mówisz, że. Na co nie? Dyskutujesz? No właśnie, dyskutujemy. Dyskutuje się, tak. Jakby to było złe, to pan by tego zabronił. Dokładnie Inaczej by świat skonstruował. Tak. W każdym razie, w filmie Civil War mamy taką scenę, która bardzo dobitnie nam pokazuje, że ten konflikt. Jest rozlany, to znaczy, że nie mamy tam de facto stron. I już Państwu mówię, jak wygląda cały setting tej sceny. Bohaterowie jadą, zatrzymują się, widzą gdzieś tam na drodze martwego człowieka przede wszystkim, który sobie leży. Żołnierza. Tak, żołnierza. Cały anturaż sceny jest w ogóle wyjęty. Żywcem z jakichś filmów świątecznych widać, że gdzieś tam były kiedyś przygotowania do tego, żeby, żeby gdzieś do... Tak, to jest sceneria. Jest taki napis Winter Wonderland. Tak. I jest to sceneria takiego świątecznego jarmarku, placu zabaw, no takiej tak. trochę wiejskiej Co, atrakcji. Coś, coś, trochę, coś trochę jak te jarmarki świąteczne, wiesz, w centrach dużych miast, czy, czy we Wrocławiu, tak. czy, czy gdzieś w Krakowie. <summing> Coś, co, co przyciąga gdzieś tam bardzo mocno ludzi, no i słuchaj, słuchają państwo w sumie. Ty to widziałeś film, więc zatrzymują się tam. I pada strzał snajpera. Więc oni wszyscy wybiegają z tego auta, chowają się, są absolutnie przerażeni. Ja I... też byłem przerażony, bo to jest taki moment, gdzie po prostu podskoczyłem na fotelu. Tak, zupełnie się, tego, zupełnie się tego gdzieś tam nie spodziewałem, a też warstwa audio bardzo dużo robi w tym filmie, ale do tego sobie pewnie przejdziemy mhm. kiedyś. Oni wyskakują z tego auta, zauważają, że gdzieś tam w trawie między szopami. Leżą, leży dwójka ludzi, nie? żołnierzy, żołnierzy którzy, tak. którzy właśnie wypatrują tego snajpera. Jeden z taką lunetą, drugi z karabinem. No i wywiązuje się tam, się, się tam dialog, że z jakiej oni są frakcji, nie? ci, którzy tam strzelają z, z drugiej strony tego domu. I, I ten żołnierz mówi, co ty jesteś, głupi? Oni chcą nas zabić, więc my chcemy zabić ich. Nie nie ma żadnej filozofii. I to jest... Tak, to jakby... dokładnie. On powiedział. My nie jesteśmy z żadnej frakcji. My jesteśmy ludźmi, Którzy są w zagrożeniu, nie? Których chce, tamten typ chce zabić, więc my chcemy zabić jego. To jest całe story. I oni też tacy, że właściwie o czym ten typ gada? I no. to jest tak, czy ty jesteś, czy ty jesteś upośledzony? Tak, tak dokładnie do niego mówią, nie? I, I pytają się tej dziewczyny, tej młodej adeptki. Co tu się dzieje? A ona mówi... No, typ chce was zabić, a wy chcecie zabić tego typa. No właśnie, to jest. I to jest proste, nie? To, 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 co się dzieje. I ta wojna, która jest, którą, na którą co chwilę trafiają ci nasi bohaterowie, jest właśnie z takich konkretnych rzeczy złożona. Nie ma tam, wiecie, no, okopów i ostrzeliwania się czy jakichś takich wielkich akcji poza finałem. Tutaj mamy po prostu to, czym te, ten koszmar wojny, czym jest na co dzień. Tym, że każdy może Cię zabić, że nie wiesz, kto do Ciebie strzela, nie wiesz, co się dzieje, chcesz po prostu przeżyć. Tym, że ekstremiści nagle nabierają na sile, że mogą robić te swoje, co tam ekstremiści robią. Nie? Że mhm. Niektórzy chcą wykończyć obcych, a inni chcą y, swoich wykończyć, nie? bo im tak. nie pasują. No, to, to są takie historie, że. Garland bardzo precyzyjnie, najpierw zebrał, a potem wyłożył w filmie te wszystkie rzeczy, które dzieją się na wojnie, a o których my się dowiadujemy zwykle po latach, że to nie jest relacja z konfliktu, tylko to jest życie w konflikcie. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. I w dodatku te wszystkie sytuacje, bardzo mocno, bardzo mocno eskalują jakby z sytuacji na sytuację. Wiesz, zaczynamy tą podróż od wizyty na stacji paliwowej, gdzie po prostu siedzi, siedzi trzech typów z karabinami, i nasi bohaterowie muszą gdzieś z nimi ustalić, czy oni im w ogóle sprzedadzą paliwo, czy tak. ich zabiją. W sensie to, to jest tego typu konflikt, a później okazuje się, że jeszcze te, te typy po prostu trzymają ludzi zawieszonych na hakach, bo różnili się po prostu gdzieś tam, wiesz, poglądowo. I, nie no, tam powiedzieli, że to byli szabrownicy. Nie? A, tak, 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 Więc tak. Tu mamy jakieś takie lokalne, nagle ktoś wiecie, macie swoją miejscowość, jest wojna i nagle ktoś przejmuje władzę. I właściwie nie ma, nie ma protokołów, co się robi z ludźmi. Oni, oni tam mówili, a my nie wiemy, jeszcze, co z nimi zrobimy. Tak, czy ich zastrzelimy, czy, czy ich ich pobijemy i ich wypuścimy. Puścimy. No jeszcze nie wiem, możesz zdecydować, nie. I, yy, I to jest też ciekawy obraz, że to jest państwo opuszczone przez władzę. Tak. Czy to tą policyjną, wojskową, że to jest yy, tak wygląda wojna? Czy jakąkolwiek nik nie, w sensie, nie ma. Wiesz, mamy tutaj troszeczkę konceptów nawet anarchokapitalistycznych, nie. Wydaje mi się i trochę krytykę tego systemu Do, do, do czego będzie nas e, prowadził Ten taki bardzo, bardzo dziki e, Kapitalizm no Mamy kapitalizm, mam, wiesz no to z jednej strony e, Bycie fotoreporterem Wojennym To, to, jest, to jest najczystsza forma tak, kapitalizmu tak, totalnie, I ten film jest... też bardzo mocno Gdzieś tam to, to, to krytykuje nie? Znaczy to, to jest Rzecz, która też jeżeli Czyta się o tym czy, bo ja tutaj widzę sporo, sporo takich inspiracji prawdziwymi historiami fotoreporterów. Nie? Czy masz tam Bractwo Bank, Bank, czy masz Roberta Capę, czy masz Jamesa Nachtweya. To jest wszystko, to, że ci ludzie wszyscy dochodzą w pewnym momencie do wniosku. Że ich praca niczemu nie, nic nie zmienia. O, to jest, bo bo to, że służy, służy. pewnie służy, nie? Na przykład do sprzedaży gazet, do nagłaśniania tego konfliktu. Ale realnie to, że oni pokazują ten konflikt, nic to nie zmienia. Po, kolejne po prostu się pojawiają konflikty, ludzie umierają, zawsze robią to samo. Wojna zawsze wygląda tak samo, nieważne jak ci ludzie się starają, żeby pokazać okropieństwo tej wojny. Nie ma to żadnego znaczenia. Tak, to, to prawda, a, a przy okazji niszczą też trochę samych siebie pod kątem, wiesz, przyzwyczajenia się do, do, do tego cierpienia, które ich otacza i takiego zobojętnienia na to wszystko. Bo, bo oni też doskonale wiedzą, że no są tam, żeby zrobić robotę i w sumie tyle nie? Nie, 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 nie przejmują się i w ogóle to jest bardzo fajnie pokazane w tym filmie, te takie rozterki moralno-etyczne pod kątem fotoreporterstwa, bo to jest ograne na zasadzie kontrastu i w ogóle kontrast w Civil War bardzo dużo robi do tego przejdziemy, ale, szczególnie taki wizualno e, ale kontrast dźwiękowy. w sensie bo mi się, ja miałem wrażenie a propos, że ten, e, że po prostu obrazek jest zbyt kontrastowy czasami <laughs> nie, aż tak nie Aż tak nie. Mamy kontrast postaciowy pomiędzy, tak. pomiędzy reporterką graną przez Kristen Dance, a tą młodą reporterką Graną. To jest graną. Świetny, świetny zabieg, nie? Tak, o. gdzie e, Christ, Kristen Dance jest taka już, wiesz, jest taką e, reporterką, która przeżyła swoje, która jest bardzo. To nie, nie? To jest pierwsza to Fotografowanie umierających i martwych ludzi to jest dla niej codzienność. Absolutnie. Tak, a, a z drugiej strony mamy, y, mamy tą młodą, młodą dziewczynę, młodą fotoreporterkę, która gdzieś tam jest bardzo ambitna, ale przy pierwszej styczności z, okrompie, z okropieństwami tej wojny... Ona ma jeszcze te, wiesz, bardzo, bardzo ludzkie odruchy Gdzieś tam zaczyna się trząść Nawet, nawet płakać, wpadać w jakąś taką, wiesz, dziwną Znaczy dziwną, normalną w w tych sytuacjach Paranoję i widzimy też jej drogę y, Którą ona przechodzi do takiego absolutnego zobojętnienia, z nie? Tak, tak, no ale to nie będziemy o tym mówić <laughs> Tak, o tym, o tym nie rozmawiamy o tym nie rozmawiamy. Zobaczycie Państwo sobie to w kinie. Yy, tak. Porozmawiam. Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia to rzecz absolutnie znakomita. I to Garland nie wypada z formy. On nas przyzwyczaił do tego, że tak. ta warstwa wizualna czy też audiowizualna zawsze u niego jest na najwyższym poziomie. Szczególnie przy okazji men, które było takim bardzo, bardzo wizualnym filmem. Nie. nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że ono było takie, że przez zdjęcia miałeś wrażenie uczestniczenia w scenerii, nie? Mhm. Znaczy ogólnie w filmach Erlanda całe tło, cały obrazek bardzo dużo opowiada. Zresztą tutaj jest taki zabieg, że my Często widzimy zdjęcia, które robią ci fotoreporter, te fotoreporterki. Często one są nieostre, poruszone. Coś jest z nimi nie tak. Zresztą tam pada w pewnym momencie takie zdanie, że. No, jak ci na, wyjdzie na 30 jedno, na 30, jedno na 30 to jest okej. Okay. I ja mam tam właściwie, bo scenografia, to jak wyglądają kolory to, że Garland w kilku miejscach stosuje taki zabieg estetyzacji okrutnych wydarzeń że tam są rzeczy, czy, czy, czy zaraz po takich okrutnych wydarzeniach mamy przepiękne sceny, zresztą jedna z najbardziej najbardziej poruszająca scena, gdzie pojawiają się ekstremiści czy nacjonaliści jest tak niesamowicie Jest końco, kończąca, uj... kończące ujęcie tej sceny, kiedy nasza bohaterka porusza się między ciałami, jest niesamowicie pięknie nakręcona. I tak, to... i w ogóle tej estetyzacji jest tutaj, jest tutaj zadziwiająco dużo i do tego ona jest bardzo mocno kontrastowana, jakby muzyką, która wiesz, na ekranie dzieją się straszne, paskudne, jakby bardzo, naprawdę bardzo mocne rzeczy wizualnie. I gra do tego taka albo spokojna, albo nawet w pewnych momentach wesoła muzyka, która, która nam to zbija, nie? I, i, I ta tonalność, kontrastowanie tonalności pod kątem audiowizualnym w tym filmie robi naprawdę, naprawdę znakomitą robotę. Tonowanie, kontrastowości? Co? <laughs> nie zrozumiałeś. W sensie tonalność, kontrasto kontrastowanie tonalności. Film ma swoją tonalność, nie? On, nie, nie rozumiem. <laughs> Nie, serio, nie, 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 nie wyobrażam sobie tego. Nie wiem o czym mówisz. Co znaczy tonalność, że co? No, chodzi mi o ton filmu. To hmm. znaczy, że wiesz, że widzimy rzeczy, które są straszne, hmm. ale to jest kontrastowane przez coś, co jest, wiesz, gdzieś piękne. przyziemne albo piękne. Okay. Da, da. To, 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 to miałem na myśli. Odnośnie tego, co ty powiedziałeś, że mamy często przebitki na zdjęcia, które robią bohaterowie. Hmm. To w ogóle to pod kątem dźwiękowym było też bardzo dobrze ograne. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale często jakby dźwięki z pustu migawki są zsynchronizowane z dźwiękami wystrzałów. Ja na to zwróciłem ogromną uwagę, tak, szczególnie, bo, szczególnie gdzieś tam w okolicach trzeciego aktu. Bo jeżeli robisz taki konflikt, to fajnie mieć uchwycony ten ogień z lufy, który robi ci efekt. Zresztą tam widać było... Że no, te zdjęcia są w dużej mierze wzorowane na wielu słynnych zdjęciach wojennych, no ale też ten dźwięk migawki dobrze znasz, bo masz taki sam aparat tutaj nas nagrywa, jak ta bohaterka miała. Tak, to <laughs> prawda. Chociaż cie... ona miała chyba, ona chyba miała uh, a 73 Nie wiem, no jakiś tam miała A7, no, ale, ale A7 o, serio. To, ciekawy zabieg jest, że y, uznana fotografka, która już ma ogromny staż, używa cyfry, ale młoda adeptka, która przychodzi. Ta, na analogu. Na analogu robi zdjęcia i wywołuje je sobie tam i skanuje iPhone'em i to jest bardzo, <laughs> to, jest, to jest tak prawdziwe, że... To jest też fajny zabieg, to prawda. I to, co ten film robi bardzo dobrze pod kątem pod kątem, pod kątem audiowizualności, to jest granie głębią, ostrości. Boże, jaki w tym filmie jest piękny bokeh. No, w bardzo, pewnych bardzo momentach, bardzo... jak mamy... Wiesz, to... Bardzo płytka głębia jest, tak. I ona jest fajnie bardzo przeastrzana, nie? No, ja, ja miałem trochę wrażenie, że ciut za ostry jest ten obraz. Że on jest taki ostry, aż nienaturalny. Miejscami tak. E... I ja wolę, jak jest trochę, to, to jest specyfika i obiektywu, ale też filtrów, czy postprodukcji też, że może zmienić zmiękczy, trochę ten obraz. No, ale mm -hmm. zdjęcia są super. To nie, jakby nie ma. Ja mam problemy trochę z CGI, które yy, przede wszystkim, tam by w dwóch chyba momentach były takie, że mówię, yy, i to, za, i to yy, lecące helikoptery w momencie, kiedy oni wyruszają z bazy, no to tam był taki motyw, że widać to było dokładnie. Bo tam jest dużo scen, czy jak lecą te samoloty i tam ci pilocy, piloci się bawią, to super to wygląda. I tam chyba czołg taki, jak przejeżdżał. Tak, to czołg, był... na czołg zwróciłem uwagę, na helikoptery nie do końca one i one gdzieś tam nie, nie, nie przeszkadzały. Wyglądałem takie, no... Porobiłem sobie trochę tutorialów z After Effects. Tak, Okej, okay, to nie jest istotna, to nie jest jakaś istotna rzecz, ale rzeczywiście ten film jest tak precyzyjnie, do, tak precyzyjnie zrobiony i dopracowany w detalu, że takie małe odstępstwo zwraca uwagę. Tak, to prawda, bo przywiązanie do detalu jest bardzo, bardzo, bardzo duże w tym filmie. Jest to kolejny, kolejny ogromny plus Civil War, ale w ogóle też twórczości Gatlanda, bo on wszędzie bardzo precyzyjnie jakby operuje, operuje tym detalem. Mhm. To, chyba że chciałeś coś powiedzieć? Ja chciałem zmienić temat, bo chciałem porozmawiać trochę o aktorach. A możemy? No to ja powiem tak, proszę Państwa. Wagner. Maura, tak się czyta? Tak, Maora. Maora, Maora? Nie wiem, bo to jest. Boże, skąd jest ten człowiek? Z Brazylii. I to jest człowiek, który jest znany na przykład z Narcos czy z Elysium. Tutaj sprawdzam sobie na Filmwebie szybko. <grym> Fantastyczna rola. To jest drugo. No, właściwie no, jest to drugoplanowa, bo pewnie będzie. Jako supporting. <grym> jeżeli dostanie nominację, to jako supporting. Ale to jest tak tak uczłowieczona postać. I zniuansowana też bardzo, nie? Tak, że to jest do tego szczera. To, nie, wiesz, jakby łatwo robić z ludzi pomniki, że tu jest, my jesteśmy ci, którzy tutaj walczą o prawdę, a tamci... Ale ten typ tutaj, jest świetnie napisana ta rola, bo on jest naprawdę tam i bywa dupkiem i, i, i bywa... I jest to, jak on panikuje w... w tej scenie z Boże jak się nazywa z to? Plemonsem z Plemonsem to jest yy, przerażające. znaczy on robi on i Plemons robią tą scenę, która jest najnajlepszą sceną tak, no. yy, w filmie kiedy czuj, czujesz podświadomie, że to jest człowiek, który wie, że zaraz umrze I, i, i już nie ogarnia tego wszystkiego i i on tam ma całe spektrum emocji całe spektrum zachowań bo zaczynamy od tego, gdy go poznajemy w, w, w hotelowym lobby, gdzie pełno siedzi dziennikarzy, co jest, co jest absolutne tak, jak jest na konfliktach, że jest jakiś hotel, gdzie mieszkają dziennikarze zagraniczni i lobby jest wy, wypełnione dziennikarzami, oni tam sobie gadają, piją, wysyłają materiały. To nie, oczywiście wiem, z, nie wiem. Bo mi koledzy opowiedzieli. No nie wiadomo, że jak się czyta dużo książek o fotoreporterach, czy w ogóle o dziennikarskich, to, to to się bardzo często pojawia. No ale tam przechodzimy od tego, jak jest zuchwały, próbuje poderwać tą dziewczynę nieudolnie, potem próbuje gry, zgrać takiego, wiesz, twardziela. twardziela albo mentora. Potem się załamuje. Jest Wszystko to jest bardzo, bardzo realne. To jest człowiek, który ja, to jest prawdziwa postać w tym filmie. To jest, ja czu, czuję, że on czułem, że on jest tam po prostu żywym chłopem. Żywym chłopem i on to jest, to nie, jest, on nie gra, on jest. To prawda, to jest bardzo dobra, bardzo dobra rola. Dla mnie z kolei e... Jezus, będziemy musieli to pociąć. Kale Kale Ispani. Ispani. Tak. Ispani. To prawda, dla mnie z kolei Kylie, Kylie Spani to jest rola, która mi bardzo, bardzo zapada w pamięć, bo to jest postać, która przechodzi tak naprawdę największą drogę w tym filmie, która gdzieś tam jest wiesz, na początku nieśmiała, pogubiona. Eee... Zobacz jak ona gra Na tej stacji benzynowej Tak, ona jest przerażona, przerażona absolutnie I tam w ogóle nic nie mówi Cały gra ciałem, bardzo subtelnie Ale to czuć po prostu, że ona jest Spanikowana, ale nie może Dokładnie. też Pokazać tego spanikowania No bo obok niej stoi typ z karabinem ale to też chyba trochę specyfika aktorki, bo w Prisili też grała bardzo dużo bez słów, gdzieś tam wiesz, takimi gestami mini. Mhm. E, I no, kroi nam się tutaj diamencik aktorski zdecydowanie. Jestem bardzo ciekawy, jak ona gdzieś dalej poprowadzi tą karierę, bo póki co projekty, które wybiera, to jest naprawdę, naprawdę dobra i różnorodna w ogóle aktorska, bardzo aktorska przygoda. Tak, bardzo. No ja Priscilla to nie jestem może fanem. Nie? Ja bardzo lubię i szczególnie właśnie rolę Kaylee Spinney. A z drugiej strony... Bardzo doceniam to, że gdzieś tam wiesz, Garland podchodzi do obsadzania filmu bardzo ambitnie. I mamy jego Plemonsa, znakomitego. który świeci w Zwiastunie. Tak, a jest tam. Jest na... W jednej scenie, w jednej minut, sekwencji tak. dosłownie. Piesek. <laughs> Cliff, Cię nie szczekaj, proszę. No, tylko nie będzie za bardzo słychać. A, no to git. Yy, I wiesz, i, i mamy, obsadzonego, mamy obsadzonego tego Plemonsa. On jest w jednej scenie, a daje naprawdę występ i popis aktorski. Yy, no jeden z najlepszych w swojej karierze. Ma tam dosłownie nie absolutnie, wiem, tak. pięć, pięć minut ekranowych, yy, a jest zatrważający absolutnie. No i ja jestem też fanem Kristen Dunst w tym filmie. Yy, Czy znaczy w ogóle ten film aktorsko... Bardzo mocno stoi. Bardzo mocno. To, to znaczy ja... Yy, nie wiem, czy Plemons może być za tak krótką rolę nominowany. Nie, Raczej nie, nigdzie nie, nie to, to, to. będzie, ale ten Moura to no, ja już w tym momencie mu absolutnie to y, kibicuję mu w Oscarach i mam nadzieję, że to on zdobędzie, a nie y, Boże, ten z Diony, Który? <laughs> no, Stilgar? W sensie Stilgar, ba 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 Bardem? Tak, Xavier Bardem. No. E nie, wiem, ja wolałbym Bardena, chociaż. Yy... On jest sympatyczniejszy. Mamy samym, że po prostu ma się do niego bardzo dużo sympatii, ale to, co zrobił Wagner Mora w tym filmie. No, aktorsko trzeba to docenić. zdań? tak, to jest to taka rola, wręcz można powiedzieć, że. Mm, no wybitna, absolutnie. To nie mam, nie mam wątpliwości. No jeżeli chodzi o Oscary, no to ja liczę na nominację dla Kylie. No bo druga, druga z rzędu może w końcu dostanie, nie? No. I bardzo, bardzo uważnie będę śledził tą karierę aktorską. I ja bym chciał z tym porozmawiać troszeczkę jeszcze o tym, jak ten film buduje napięcie, buduje poczucie zaszczucia. Eee, Zobacz w ogóle, klimat. że tutaj są patenty horrorowe wykorzystane. Tak, i jest ich bardzo dużo. <gryw> bardzo dużo. Bardzo dużo. W sensie, wiesz, to takie budowanie osaczenia, eee, granie ciszą, której jest tu mnóstwo w tym filmie. Wiesz, dzieją się rzeczy i tak jak bohaterowie gdzieś tam są otumanieni eee, głosami, odgłosami wystrzałów, tak jakby... W całość cichnie, nie? I ty siedzisz i patrzysz na to. I ja podczas kilku scen dosłownie słyszałem tylko swój oddech i oddech Filipa i siedziałem jak na szpilkach, taki bardzo, niekomfo bardzo no, niekomfortowy. Ja też, nie? też słyszałem oddech Filipa. Ja Filip głośno Jump do <laughs> <laughs> e, Jumpskery, które są totalnie, znaczy to oczywiście, no to jest doświadczenie pomen, bo e, tam to poczucie poczucie strachu, zagrożenia wybitnie zrobione. I tutaj widać, że to zostało świetnie wykorzystane. Mamy odpowiednie podbudowanie scen, które, w których, yy, które mają działać na zasadzie zaskoczenia, ale nigdy to nie jest tandetne. To nie jest nigdy, nigdy potwór z szafy. To jest zawsze coś, co nas yy, w, t, żywo przeraża. I to nie jest, Dokładnie. wiecie, potwór, tylko to jest po prostu... Yy, Koszmar wojny. Za każdym razem to jest jakaś rzecz, która jest wyciągnięta z historii naszej ludzkiej historii i jest wrzucona tutaj jako element, który nas przeraża i podbudowana w taki sposób, żeby to, żeby, żeby ja ze dwa razy podskoczyłem na fotelu. Mi I też to się mówiłem, co, nie Tak szczerze. Mi też się zdarzyło, i, I w ogóle klimat tego filmu jest bardzo, bardzo gęsty. To znaczy, e, niby mamy te elementy przełamania, o których mówiliśmy, o, o tym kontrastowaniu, wiesz, lżejszą muzyką przy, przy bardzo mocnych scenach. Ale z drugiej strony, my nigdy nie wychodzimy z tego, z tego troszeczkę módu, że dzieje się coś strasznego, nie? Mhm. Że nie wiemy, z której strony zaraz nas coś zaatakuje Właściwie w tym filmie. Właściwie jeden był taki moment, kiedy oni. Przyjeżdżają, przyjeżdżają przez to, tam środek filmu, chyba. Przyjeżdżają przez taką wioskę, gdzie w ogóle nie ma wojny. Nic. I oni. I właśnie. I to jest super. Czekaj chwilę. I oni tam wchodzą do sklepu, przymierzają sobie jakieś ubranie. i nagle czują taką normalność. Wychodzą z tego sklepu, i tam widać po prostu snajperów na dachu. Na dachu. I wiedzą: Okej, okay, dobra, nie, to była tylko złuda. To, to, to na, my chcieliśmy tak poczuć się. Tak, z jednej strony tak, a z drugiej wiesz, to znowu nam trochę mówi o e, człowieczeństwie, które, które gdzieś bardzo mocno, podświadomie. E, Zmienia odbiór rzeczywistości, bo ci snajperzy byli tam cały czas. Oni po prostu nie chcieli zwracać na nich uwagi. Nie zauważyli. Chcieli się poczuć bezpiecznie, chociaż przez chwilę. I nawet to zostało gdzieś, wiesz, zaraz zbite po scenie, która teoretycznie była rozluźniona i pokazane nam, że. Tu nie ma bezpieczeństwa. nie? nie? Ma, no. Tu ciągle jesteś osaczony przez coś. Yy, I wiesz, i to zagrożenie czeka z każdej, absolutnie z każdej strony. To jest fantastyczne. I ten film, jak jeszcze początek, yy, pierwsze, nie wiem, pięć minut nie łapie aż tak bardzo, to później każda sekunda trzyma cię, trzyma cię za gardło. Nawet jak masz wiesz, lekkie rozluźnienie tej relacji, to, to czujesz podskórnie. To, że za chwilę coś się może wydarzyć. Ten film ma faktycznie, tak jak powiedziałeś, kilka takich momentów, gdzie ja też podskoczyłem. A było to w ogóle jakby coś, co mnie bardzo podstraszyło, wynikające z sound designu tego filmu. Z tego, jak jak głośne i takie bardzo realistyczne są strzały. Nie? Jak to też w ramach, w ramach IMAXa działa mm -hmm. na, tej, na tej takiej sali specjalnie do tego zaprojektowanej. I w ogóle IMAX moim zdaniem w, w Civil War to jest absolutnie konieczność. Jeżeli macie tylko możliwość obejrzenia tego filmu w IMAXie, to moim zdaniem warto bardzo, bo dźwiękowo szczególnie to oddaje, mm. ale wizualnie też, no bo wiesz, jest, jest ten szerszy format 191 i, i, i widać po prostu więcej. Jak szerszy, wą, węższy, on jest wyższy, wyższy. niż. Wyższym, tak, a powiedzieć szerszy. W sensie szerszy, szerszy, jest, szerszy na wysokość. Szerszy, szerszy w pionie. <laughs> tak. A, jeszcze jedno, proszę państwa, bo czytam najpopularniejszy, tutaj jestem na Film czy czytam najpopularniejszy komentarz, i który, wszystko jasne, biali idioci, mężczyźni z południa organizują wojnę przeciwko wspaniałym czarnym i kobietom. Klasyka oczywiście wygrywa, Ameryka progresywna, progresywna i mądra. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że kiedy pojawia się taki temat, to tak łatwo Wydawać nabić, wyroki już, nie, nie? Nabić sobie w ogóle, że tak łatwo taka, taka narracja idzie. Tutaj jest taka scena, gdzie oddział z samych latynosów praktycznie zrobiony strzela do białych. Znaczy oni się strzelają nawzajem, nie? Strzelają nawzajem, no ale wygrywają ci latynosi i ja wiem, takie powiedział o to będą się czepiać tutaj, że tutaj ten... Ale tak. potem odwraca się całkowicie karta. Znaczy, e, oni są jeszcze gorsi, ci latynosi niż biali. Biorą jeńców, Biorą jeńców. I, i literalnie wykonują egzekucję, nie? Tak. I jest jeszcze typ, który siedzi za jakimś CKM-em, czy za czymś się on pruje do tych ciał, które są już martwe. Tak, nie ma tutaj, tutaj nie ma, e, nie ma podziału na dobrych i złych. Są po prostu ludzie podczas wojny. Tak. I to ja nawet, jako że ten film był trochę sprzedawany jako taki thriller polityczny, właściwie nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Ja miałem pewne takie obawy, że on może pójść w jakąś stronę, a poszedł w stronę po prostu pokazania prawdy, pokazania tego, że wchodzisz w tą machinę. Zapomnij o. O tym, że ktoś będzie szlachetny, że ktoś będzie moralny, że liczy się tak naprawdę, liczy się tylko tu, teraz przetrwanie i to, żeby Ciebie nie zastrzelili i Ty masz ich zastrzelić. Kto to jest, nieważne. I no to muszę przyznać, że jest bardzo wyważone, bardzo. Tak, to prawda. Ja się trochę bałem o to, jak, jak to zostanie właśnie politycznie rozegrane, bo po, po pokazach pierwszych było gdzieś tam powiedziane, że obie strony są zrównane, że wszystkie są... Jakby i, i republikanie, i domniemani demokraci mają trochę swojego żałuszami, trochę racji, i absolutnie tak nie jest. W sensie ja nie wiem, czy ci ludzie, którzy pisali te rzeczy, nie oglądali ten film w ogóle. By ten film jasno mówi, że nie ma podziału na strony nawet. Nie, nie ma stron, tam są ludzie, Ta. nie? tam każdy walczy za siebie w sumie. Że, nikogo, Jasne... że w, tym, w, w tych miejscach, w tych ludziach, których oni odwiedzają i przejeżdżają, z którymi przeżywają te przygody, bo to film przygodowy, tam w ogóle nie ma tego podziału, jest wojna i trzeba, trzeba się bronić albo trzeba atakować. Tyle. Tam nie ma w ogóle takiego tej idei, za którą my walczymy. W ogóle tego nie ma. Jest, to jest idealnie pokazane. Tak, i, i tutaj, tak jak żeśmy też w sumie już rozmawiali, można to trochę porównać do konstrukcji świata z The Last of Us gdzie mm -hmm. też jakby człowiek tak. człowiekowi wilkiem i e, ten konflikt jest rozgrywany po prostu na takich ludzkich potrzebach przeżycia de, tak, de facto tak, tak. E, i ten film też sporo czerpie w sumie też mamy wiesz starszego typa e, dziewczynkę i, I Joela i, tak Joela w sensie ten e, chłop Maura e, o którym rozmawialiśmy że dał naprawdę bardzo bardzo dobrą rolę wygląda jak Joel trochę a Kaili Spini wygląda trochę jak Eli No tak ale I ta on, droga to, też jest to, trochę to, podobna ona nie jest dzieckiem nie, po pierwsze. No nie jest, tak. Po drugie, no oni się tam ją aż tak bardzo nie opiekują, chociaż tam jest w szczególności w finale, że on ją tam często trzyma za, za kamizelkę i ją przerzuca do ściany, żeby nie wychylała się za bardzo. Ym, więc no może tak jest... Ja, nie, to jest to, to, bardziej bym powiedział, że tak jak The Last of Us, to też jest kino drogi. Nie? Tak, tak, tak. I też wiesz, oparte właśnie na tych ludzkich instynktach, potrzebie przeżycia tak. i takich najpłytszych ze zwierzęceniach w sumie, można by nawet powiedzieć, gdzieś tam ludzkiej, ludzkiej natury. Panie Pawle, co panu się nie podobało w tym filmie? To pan myśli? strasznie niską ocenę na ledowocie. Dałem 9 z myślą, że pewnie przy Riwłoczu, na który już mam kupiony bilet, zresztą też w IMAX-ie, 11 na premierkę, że pewnie to podniosę. I pewnie będzie to dycha. Wydaje mi się, że to będzie dycha. No to grubo. Po, po Myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych filmów tego roku, zaraz gdzieś tam koło Dune. Co mi się nie podobało, to tempo było trochę nierówne. Szczególnie gdzieś w, ok w okolicach drugiego aktu ono trochę uciekało. I to jest jedyny mój poważniejszy, poważniejszy zarzut do tego filmu, tak szczerze, szczerze mówiąc. Okej, okay, no to ja mam y, właściwie no te efekty, które były OK, poza dwoma wyjątkami. No, i jest taki moment w finale, nie chcę spoilować, więc postaram się jak najbardziej ogólnie o tym opowiadać. W BHTRC coś się dzieje i to trochę jest moim zdaniem niepodbudowane. W... Film wskazuje, że to, że to jest ok, że to ma sens, to wydarzenie, które się dzieje, ale przed samym to, to zrobione jest takie skokowo trochę i dla mnie jest takie, że nie, nie sugeruje nam film. Co się z nią dzieje, nie? Mm -hmm. że, to się, że to nastąpi. Ja tak poczułem, że to się wydarzyło trochę z... od tak, że sobie scenarzyści wymyślili. Po drugie, finał jest dość wizualnie biedny przy reszcie filmu. Oj, nie powiedziałbym. Znaczy, zależy co masz to na myśli, że jest momencie, wizualnie biedny. To bo finał jest, wiesz... W, w pomieszczeniach, bo tam po prostu... Zobacz, że tam wcześniej masz tak, że masz bardzo estetyczne ujęcia, tak. płytką głębi ostrości, dość spory kontrast, duże nasycenie kolorów, ale na przykład jak masz tą akcję z tymi latynosami, to tam wręcz masz taki dokumentalny sznyt, że masz prześwietlone niektóre miejsca, że, że światło wbija się przez okno i żeby do, w miarę poprawnie bohaterów naświetlić, to masz to prześwietlone, że nie masz takiej estetyzacji, masz taki trochę styl jakby film kinowy slash body cam, to w jakiś sposób połączy. Mhm. I na końcu masz podobnie, tylko masz brzydkie korytarze, że tam jest płasko, że jak oni podjeżdżają już pod Kapitol, to jest w Zwiastunie, to nie ma co się tutaj ten bawić, yy, i chodzą koło takiego samochodu, to to wygląda super płasko. I ja rozumiem, że to było pewnie staranie się o to, żeby to było wiarygodne oświetlenie. Ale wcześniej film bardzo mocno grał takimi yy, no, światłem, kolorami, yy, głębią, ostrości, a tutaj mi się tak nagle zrobiło zwyczajnie. Przyziemnie. Tak. Ale to jest I... siła trochę. Ja pozwolę się z tobą nie zgodzić mhm. pod kątem tego, że to złe, bo tak faktycznie jest, że y, ten finał jest bardziej płaski pod kątem, nie wiem, takiej estetyzacji czy mhm. artyzmu wizualnego w tym filmie, i bardziej przypomina w ogóle, wiesz, taki randomowy film wojenny, czy film akcji w ogóle w pewnych momentach. Mm -hmm. Tylko moim zdaniem to jest bardzo, bardzo celowy zabieg, mający, mający na celu jakby urzeczywistnienie konfliktu i przemiany, która w tym momencie gdzieś tam zachodzi w bohaterach. Mm. A przy okazji to jest, wiesz, to nie, nie jest tak, że to jest brzydkie czy niesatysfakcjonujące, bo to jest bardzo widowiskowo nakręcone. Mamy tak, wiesz, sama, strzelanie, sama... wybuchy i świetnie nakręconą akcję. No nie, znaczy ja się nie zgadzam. Początek tej akcji jest super, tam wlatuje helikopter, dzieją się rzeczy, ale bohaterowie są jakby trochę. Dziwny jest tam dla mnie trochę montaż, że oni tak bardziej. Z boku obserwują, potem się robi znowu lepiej, potem znowu z nią się rzeczy dzieją i, i ja tak właściwie się zastanawiam, co tu się wydarzyło. Czy ja coś usnąłem na chwilę, że. No nie wiem, takie miałem, takie miałem poczucie. I sam finał, finał, ostatnia scena dowozi. Jest taka bardzo, bardzo, e, bardzo. E, Mo no powiedzmy, Nie, że jest mocno. Tak, jest mocna, ale chciałem powiedzieć takie słowo, że jest bardzo u, y, umocowana w naszej rzeczywistości. Na maksa, mm -hmm. a kontrastując z całym filmem, robi ogromne wrażenie. Ogromne co wrażenie, prawda? że my jesteśmy po tym filmie i nagle widzimy coś, co znamy y, z gazet, z wiadomości, i to jest takie. I to też, jak oni się zachowują w tych krytycznych sytuacjach, też pokazuje. E, Tą beznadzieję trochę tej, tej, tej całe, całego tego wojennego ekosystemu. Tak, zdecydowanie. I, I w ogóle w tym filmie mam wrażenie, jest kilka takich scen, sekwencji czy ujęć, e, które gdzieś się zapiszą w kanonie kina. Czy, czy, czy wojennego, czy, czy w ogóle nawet. E, szczególnie ta scena z Plemonsem, właśnie szczególnie finał. I chwilę przed finałem, rzeczy, które dzieją się z bohaterką Kirsten Dunst. A co do tego, jeszcze co mówisz, że rzeczy, które się z nią dzieją, są nie do końca umotywowane. Ja tak też będę znaczy próbował ja, trochę na. Ja, bo one dookoła. w filmie. To ja powiem tak. W filmie są e, są poszlaki i, i to jest jakby okej, okay, jak weźmiesz cały film. Ale chodzi mi o to, że w tej sekwencji scen, czy w tej scenie konkretnej, mi brakuje mm -hmm. tych dwóch kroków przed, okay. żeby tylko coś na. że to. Zbyt nagle się wydarzyło dla mnie. Takie od. Ja okej okay, rozumiem, bo tak wygląda pewnie rzeczywistość, ale poczułem, że tego mi brakuje, że to było zbyt y od tak się wydarzyło. Okej, okay, to, ja, to ja zupełnie, zupełnie tak tego nie odebrałem, bo dosłownie chwilę przed tą sekwencją mamy dwie sceny, które nam to bardzo no, mocno to... motywują. No Ja też nie powiem jakie, ale, ale one, one są, i być może faktycznie tam jakiegoś jednego kroczka zabrakło mm -hmm. pomiędzy. Ale ja tego, ja tego tak jakoś nie odczułem. No ale... Ja to przyjąłem, że wiesz, mamy pokazane to, to i czego, jakby, wiesz, następstwem jest bezpośrednio to, co się dzieje, dzieje później. No tak, znaczy ja też nie będę ukrywał, mi się film bardzo podobał. Ja mu dałem 8 na 10. To jest to wysoko, jest, jak na to pana Borysa Bardzo, bardzo wysoko. Boryski, jaką dajesz ostatnim dychę? Dychę? No? Dyunie, pierwszej? Pierwszej Dunie, no ostatnio. Okej. Okay. No, ja nie, nie szarżuję tak z dychami jakoś specjalnie. A, ja lubię. Ja ale, lubię. A ja tutaj filmom, wielu filmów dałem, więc. A wracając jeszcze do. Nie ma też dużo kina, które opowiada o fotoreporterach. Opowiada o fotografii wojennej. Wiadomo, że jest fotograf wojenny. To jest dokument chyba jeden, jeden absolutnie z lepszych jest bractwo Bang, Bang które jest no takie powiedzmy, okej okay, dobrym filmem. No, a ten jest taki, który bardzo mocno. Eksploruje ten temat, dobrze to pokazuje. I w sumie zacząłem się zastanawiać, co się dzieje z projektem biografii Roberta Kapy, który miał Pierce Brossman, miał tam grać być producentem. No teraz to już jest chyba za stary, bo to już od lat się kręci. Nie wiem właściwie, bo miał kiedyś. To jest w ogóle świetna historia. Ja państwu polecam taką książkę Kapa, Szampan i krew. No to jest biografia jednego z najbardziej znanych fotografów wojennych. Fotograf, który jest odpowiedział, który na lądował w D-Day. Był tam razem i, i te, te zdjęcia, parę zdjęć ocalało jakby z tego wydarzenia. Mhm. No ja, ja nie będę gdzieś tam ściemniał, że kojarzę, bo nie kojarzę, ale trochę mi to sprzedałeś. No tak, polecam, polecam, polecam. Trochę mi to sprzedałeś, i myślę, że jeszcze w ramach Civil War dobrze byłoby powiedzieć, że jest to film, który jest naprawdę bardzo mocny pod kątem wiesz, brutalności, tak, masakry koj, tak. i, i rzeczy, które są naprawdę straszne. Więc, jak ktoś ma małą tolerancję na to, Niech zakrywa oczy, że przez będzie, cały będzie mógł zakrywać oczy, nie, bo tam nie, się tak, rzeczy tak, tak, bardzo, bardzo, jest, bardzo straszne dzieją. On nie jest taki brutalny jak, nie wiem, slashery, to ale jest też brutalność zupełnie inna, Ale jest rodzaju. taki przerażający w ludzki taki sposób, taki wojenny, że pokazuje okrucieństwa, okrucieństwa, wojny, nie? Film zresztą zaczyna się, no powiedzmy druga scena, to jest scena gdzie Zamachowczyni samobójczynia wpada w tłum ludzi, nie? Tak. No i... Początek filmu, więc to spokojnie. I, i to robi naprawdę naprawdę murujące wręcz, wręcz wrażenie. Tak jest. No, wydaje mi się, że chyba wszystko powiedzieliśmy. Myślę, że myślę, że tak. No nie pozostaje nam chyba nic innego, niż zaprosić Państwa do kina. E, zarekomendować. Tak. Ja sam zresztą będę robił drugi sans. Ty pewnie, ty pewnie też? Ja też, tak. Ale ja sobie pójdę do normalnego kina. Zobaczę jaka jest różnica, bo zobaczymy jak ten format, jak to, jak się to będzie różnić między sobą. Między sobą, tak. tak. No i co? No i czekamy chyba z niecierpliwością na kolejny projekt pana Aleksa Garlanda. O ile jakiś będzie, bo też był. Nie, no będzie. Tam nie, nie robi ten 28 lat później. A to Garland? No, no. No, nie. No bo on pisał scenariusz. Tak, to scenariusz tylko... scenariusz pisał, ale chodzi mi o, o, o rzecz reżyserską. A wydaje mi się, że, że tak. Że że były to jakieś środki, będzie... że on w ogóle po Civil War ma skończyć karierę, albo przynajmniej zrobić sobie dłuższą przerwę. Ja widzę tutaj na film webie że. A nie, to scenariusz nie, scenariusz, scenariusz pisa, no. tak, to 28 lat później. A reżyser, no to nie, nie, nie wiem, nie wiem. No ja to no i... niech kończy. No super. No, Jakbym chce, to spoko. Ja, bym... ja czekam na każdy jego kolejny film. Czy projekt? No nie wiem. Ostatnio oglądałem Dreda, do którego pisał scenariusz i, i egzekucja była żenująca moim zdaniem. <grym> <grym> Więc... Ale to tak zawsze jest, jak wiesz, jak piszesz dla kogoś, a nie dla siebie. No ja to wiadomo, że to, to różnie. No ale to Garland wybitnym reżyserem jest. To prawda. Tutaj się chyba wszyscy zgodzimy. A idźcie do kina, świetny film. Koniecznie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja ci, Borys, dziękuję za rozmowę. Tobie Pawle też dziękuję bardzo za rozmowę. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa pa. pa.